Dzień dobry, czołem strażacy. Witam wszystkich oglądających i słuchających chrześcijańską telewizję internetową Nasz Codziennik Biblijny w środę 11 września 2024 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to jak zawsze hasłami dzisiejszego dnia, które proponuje nam broszura z Biblią na co dzień. A są to słowa zapisane w Psalmie 51, gdzie w 12 wierszu czytam: Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Zaś apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w 1 rozdziale i 5 wierszu tak mówi: Celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. A my, łaskawy i dobrotliwy Boże, stajemy przed Twoim majestatem i dziękujemy za słowo, przez które do nas przemawiasz i wiarę naszą wzmacniasz. Prosimy, o Duchu Święty do nas stąp i otwieraj nasze serca na Twój głos. Amen. W dzisiejszym dniu wiele naszych myśli cofie się wstecz i przypomina sobie te tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w Nowym Jorku przed kilkunastoma laty, kiedy byliśmy świadkami okrutnego, strasznego, terrorystycznego ataku na wieżę World Trade Center. Zginęło tam wiele osób. Zginęli tam nasi bracia strażacy. Wszyscy do dnia dzisiejszego jesteśmy tym przerażeni, zaniepokojeni i zniesmaczeni. Dodatkowo docierają do nas także okrutne informacje za wschodniej granicy, kiedy słyszymy wieści o strasznych atakach, w których giną ludzie, niewinni, bezbronni ludzie, kiedy giną dzieci. Może nawet zadajemy sobie pytanie, jak długo to wszystko jeszcze potrwa? Czy tak ma wyglądać ten świat? Oczywiście powiemy nie. A pośród tych okrutnych informacji pojawiają się inne, z dala odmienne, mówiące o tym, że człowiek jest związany z Bogiem, że człowiek wierzy w Pana Boga, że trzyma się Go mocno za rękę i kroczy drogą, którą on jest sam. To piękne, wspaniałe, urzekające wyznania. I niech tak będzie. Niech będzie jak najwięcej osób związanych z Bogiem, trzymających się Boga. A jednak musimy zdawać sobie z tego sprawę, że cały czas jesteśmy obciążeni winą grzechu pierworodnego. A to ciągła, nieustanna skłonność do złego, do sprzeciwiania się Bogu, do kroczenia swoimi własnymi drogami i ścieżkami, to chęć odsunięcia na bok Chrystusowego, Bożego prawa, miłości i dobroci. I niewątpliwie zdawał sobie z tego sprawę wielki król Dawid, psalmista, który woła: serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Tak, potrzebuje codziennie człowiek wielkiej refleksji i wielkiego wejrzenia w siebie. Po to, aby Boża miłość dotykała drugiego człowieka, aby emanowała z nas, potrzeba pierwsze nie tylko i wyłącznie pięknej, urzekającej, czasem wzruszającej deklaracji, że jestem związany z Bogiem, ale potrzeba zatrzymania się przed majestatem żywego Boga. Potrzeba zrzucenia wszystkiego, co złe, na Boga, na Chrystusa, który w to pamiętne wielkopiątkowe popołudnie rozpiął swoje ramiona na krzyżu Golgoty i przelał swoją świętą krew za każdego człowieka. Jego miłość przebacza. Bo jest to miłość czysta, która się nie nadyma, która się nie unosi, która jest prawdą, która wszystkiemu wierzy, która przede wszystkim przebacza. Nie można być
miłującym Boga chrześcijaninem, a w sercu nosić zadrę nienawiści, złości wobec drugiego człowieka. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże. Tak, potrzeba nam pierwsze pojednania z Bogiem, a potem potrzeba wyciągnąć swoją rękę do drugiego człowieka, tego, który zadał nam ból, który zadał nam cierpienie, który nas skrzywdził i który sprawia, że z naszych oczu niejednokrotnie płyną łzy. Może trzeba nam zawołać, tak jak wołają chrześcijanie na Bahama: Panie, zdumiewasz nas swoją głęboką, bezwarunkową miłością. Niech nas obmyje nieustannie płynący ocean Bożej łaski. Niech nas ogrzeje światło miłości Chrystusowej. Niech nas ogarnie chłodny powiew Ducha Świętego, powiew przemiany i nowego początku. Bo tylko zrzucając wszystko na Chrystusa, rozpoczniemy z Nim nowe życie. Życie pełne miłości, Bożej miłości, niedeklarowanej Bożej miłości, ale miłości, która jest czynem. I wtedy inni zobaczą w nas miłującego Chrystusa. Bo prawdziwa wiara, jak mówi apostoł Paweł, jest czynną w miłości. Niech tak będzie w Twoim i w moim życiu. Amen. Pozostańcie z Bogiem. Dobrego, błogosławionego dnia. Strażacy, ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Niech Was Bóg błogosławi. Z Bogiem.